medal Gorzów Wielkopolski. Tu także znakomite nazwiska. Numer 13 Bartosz Zmarzlik. Numer 14 Martin Vaculik. I z numerem 21 Szymon Woźniak. No to zawsze trzech, tam, no. 22. Bardzo groźnie wyglądająca sytuacja. Oczywiście wyścig jest przerwany. Teodor Padnicki i Tomasz Kawiński w szczycie pierwszego łuku upadają na bok. Oczywiście teraz czekamy na tylko dobre informacje płynące od służb medycznych. Mam nadzieję, że nic obu zawodnikom się nie stało. Wielki brawo. Tomasz Kawiński. zwycięstwo w dzisiejszym turnieju, a wygrywają tak. Czas tego wyścigu 64 sekundy i 60. tym razem 64. Wyścig jest przerwany. No i w początkowej fazie tej bitwy wydawało się, że znowu Kacper Gomólski sprawi niespodziankę, no lepsi, po prostu lepsi. I 78 sekund. 65 sekund i 91. Sekund i 9 setnych. Po raz kolejny wygrywa. Dubletem zwyciężają zawodnicy Arget Maresa Ostrów Wielkopolski. Pierwszy na mecie Tomasz Gapiński w czasie 6:40. absolutnie nie ma mocnych na fali. Żółty, czyli Janusz Kołodziej, przyjeżdża na linię. Brawo, 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 bo wreszcie zobaczyliśmy naprawdę kawał dobrego żużla. Kto by się spodziewał takiego rezultatu? No, kto by się spodziewał? Na pewno kibice Bogomunii Leszno. Sekund i 75 setnych to czas Mikkela Mikkelsena. 2 punkty zdobywa Dominik Kubera i te 5 punktów do 18 zdobytych wcześniej oznacza, że z 23 punktami mamy, proszę Państwa, nowych mistrzów Polski par klubowych, a to zawodnicy Motor Lublin. Trzy punkty potrzebne były do zwycięstwa w Zoleszcz, mistrzostwach Polski par klubowych Poznań 2022. Mistrzami Polski par klubowych w sezonie 2022 zostają zawodnicy Motoru Lublin. Jeszcze raz wielkie brawa, tam uniesiony przez swoich kolegów, także już cieszą się, zobaczcie Państwo, przy wjeździe do parku maszyn. Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampart i Dominik Kubera. Znakomita postawa lubelskich koziołków dzisiaj na torze w Poznaniu, na Golęcinie. Wielkie brawa i uznanie. No a my teraz będziemy emocjonować się kolejnymi wynikami. 16 punktów na swoim koncie. Pierwszym czy też drugim okrążeniu, że na to się będzie zanosiło, czyli właśnie na wyścig dodatkowy. Babicki w czasie 65 sekund i 40 setnych. Drugi przyjeżdża Przemek Babicki, zatem drugie miejsce Bogunia Leszna, srebrny medal, trzecie miejsce zawodnicy z Oleszcz, Wielka N.